co to za dziewczyna, co jej Karolina? O panu ojcu Pietrek, matka Katarzyna. Oj, kobyle Jadwiga, źrubokowi Julek. O świnie Małgorzata, wilkowi Szczepunek. Projekt Wisła powstał, z tego co pamiętam, pod koniec epoki Gierka, kiedy planowano przedzielić Wisłę ilomaś tam zaporami i stworzyć no, kaskady na Wiśle. W związku z tym wiele terenów miało zostać zalanych. I wówczas udało się przeforsować projekt ratowniczy, badań ratowniczych robionych przez archeologów i przez etnografów. I mieliśmy na to zapewnione fundusze na kilka lat. I jeździliśmy sobie wzdłuż Wisły, szukając czegoś, co byłoby bardziej oddalone od Warszawy i coś, co by w tamtej epoce dawało poczucie no, znalezienia się w innym świecie, w świecie bardziej izolowanym, bardziej tradycyjnym, z ciekawszą architekturą, z możliwością znalezienia jeszcze istniejących zwyczajów, technik rzemieślniczych, przesądów, zabobonów i tak dalej, i tak dalej. Aż trafiliśmy do miejscowości Solec. I ten Solec, do którego droga prowadziła przez egzotycznie brzmiące nazwy, no, zapewniał coś magicznego, dlatego że przede wszystkim jechało się do miasteczka powiatowego do Lipska, trzeba było przejechać przez Drezno. Potem tuż obok Lipska była miejscowość Babilon. Trochę dalej była miejscowość Raj. No i taka kumulacja tych dziwnych nazw sprawiła, że jeszcze zbaczając do Solca, który miał jakieś szczególne wyobrażenie o swojej roli i jakąś niesprawiedliwość dziejową, która go spotkała, zamek, królewskość, nadania królewskie, no to zdecydowaliśmy, że zostajemy w Solcu i w tamtym regionie. Lipsk, Solec, no gdzieś tam na południe, najdalej do Tarłowa, Bałtowa, a na północy no, ta wysokość Wsichotcza. Podróż autobusem, PKS-em zajmowała nam do Solca co najmniej, z tego co pamiętam, 3,5 do 4 godzin. Architektura była w tamtym czasie dość tradycyjna, chociaż w miastach to była mała zabudowa. Często widać było, że te miasta ucierpiały, cały ten teren nadwiślański ucierpiał w wyniku wojny, ale było to odbudowywane wszystko technikami tradycyjnymi. Solec był o tyle ciekawy, że na obrzeżach mieściły się stodoły. Była cała dzielnica stodu. Tam, gdzie mieszkańcy miasta, mieszczanie, będący właściwie również rolnikami, mogli gromadzić swoje zbiory. Gdzie do tej pory nad Wisłą nie spotkaliśmy takiej liczby różnych łodzi, środków przeprawy, drewnianych promów. Tutaj mieszkańcy rzeki po prostu sobie z nią radzili. Mieli środki, które pozwalały przemieszczać się z jednego brzegu na drugi brzeg, ale też korzystali z tego, że rzeka no, przynosiła różne dobra. Przede wszystkim przynosiła nowiny i ciekawych ludzi w postaci oryli, flisaków, którzy zatrzymywali się i była to wizyta osób z ciekawszego świata. Dziewczyny szalały podobno w tych wsiach za orylami, bo byli to tacy przystojni, silni, męscy goście, którzy na tych tratwach albo na batach coś przewozili. Z drugiej strony ci oryle byli w dużym stopniu samowystarczalni. Oni palili, jeśli płynęli tratwą, palili tam ogień. Ten ogień płonął cały czas. Potrafili się zatrzymać przy jakiejś zupełnie
niewielkiej miejscowości. Natomiast dla mieszkańców takiej miejscowości to zawsze była szansa, żeby coś sprzedać. Nie tylko, żeby coś sprzedać, ale żeby ich świat no, uległ większej atrakcyjności, bo spotykali się z nowinami, z nowymi ludźmi, z jakimś innym rodzajem przekazu. Wydaje się, że część figur, które stoją nad brzegami rzeki, musiała być przywożona przez oryli, które je po prostu mieszkańcom odsprzedawali, mówiąc, że to jest figura, która ma szczególne właściwości. Ale też zdarzało się, że figury same przypływały, przynajmniej tak głoszą legendy. Potrafiły przypłynąć figury takie, które są odpowiedzialne za ochronę brzegów, ochronę miejscowości przed powodzią. I szereg figur świętego Jana Nepomucena, które znajdują się nad brzegami rzeki, zostało właśnie przywiezionych albo przez oryli, albo przypłynęła w jakiś fantastyczny sposób. Jeśli były drewniane, to przypłynęła po prostu niesiona przez wodę, a jeśli były kamienne, no to potrafiły przypłynąć na jakiejś wielkiej krze. Ten ruch na rzece był ruchem jeszcze do niedawna ruchem stałym. Cały czas pływały statki, odbywał się transport różnych towarów. Mało tego, administracja miejscowa w wielu miejscach najmowała przewoźników, lokalnych przewoźników z drewnianymi promami, które były napędzane długimi drągami do przewożenia ludzi z jednego brzegu na drugi brzeg. To później zanikło. Tak jak zanikło coś, z czego później dopiero zdaliśmy sobie sprawę, takie wołanie z jednego brzegu na drugi, przewozu, przewozu. I ten ktoś krzyczał głośno, dopóki któryś z właścicieli łódek, które stały na drugim brzegu, nie zdecydował się popłynąć i odebrać go i przewieźć. To związało się z jakimiś niewielkimi opłatami, ale było czymś absolutnie stosowanym. Wiadomo było, że jak ktoś ma łódkę, to nie tylko po to, żeby używać ją do własnych celów, ale też no, do takiego minimalnego celu zarobkowego. Ludzie, którzy korzystali z czegoś, na przykład ze swojej łodzi, no, wiedzieli, że na wiosnę tę łódź trzeba mchem uszczelnić. Ten mech trzeba później zalać smołą. Ten mech trzeba wbić specjalnym drewnianym klinem i drewnianym młotkiem. No i było szereg takich narzędzi, które zapewne w tej chwili wyszły już z użycia. Ci ludzie znali świetnie zwyczaje ryb. Potrafili sami, co jeszcze się przy nas zdarzało, sami utkać sieć. Mówili o tym, jakie ryby, o jakiej porze należy łowić, jak one pachną, jak można łowić pod lodem, jak można łowić wiosną czy jesienią, czy zimą są jakieś szanse, czy nie. Potrafili je nazwać, wiedzieli oczywiście, jakie ryby są koszerne, bo kupią je Żydzi, którzy chętnie kupowali ryby. A jakie nie, jakie, jeśli je złowisz, to będą do zjedzenia tutaj, na miejscu, na wsi. Jesiotrów na przykład nie jedli, bo mówili, ta ryba jest dla nas za droga. W tamtym czasie myśmy mieli oczywiście kilka takich dyżurnych osób, które były no, takimi powiernikami tradycji ustnej, tradycji mówionej i one były absolutną skarbnicą. To były też takie osoby bardzo otwarte i towarzysko również ciekawe świata, ciekawe swojego świata. Więc one gromadziły tą wiedzę i
to było niezwykłe, że potrafiliśmy się, że one chciały z nami tą wiedzą się podzielić, a były to najprostsze osoby, to znaczy często osoby z jakimś minimalnym wykształceniem albo wręcz bez wykształcenia, najczęściej bardzo inteligentne i bardzo wrażliwe, w innym czasie byłyby pewnie kimś innym. Natomiast tutaj no, można powiedzieć, że my wielokrotnie czuliśmy się zaszczyceni tym, że te osoby nam coś od siebie powierzyły. To przede wszystkim zaskakująca była ich wiedza. Oni potrafili wymienić, już nie pamiętam w tej chwili ile, ale zapewne kilkanaście rodzajów wikliny i opisać, jak można było tę wiklinę wykorzystać, którą pozbawić kory i jak ją przechowywać, żeby nie wiem, zrobić jakiś mebel, a do koszyków, i to jednego typu koszyków, nadawały się tamte trzy rodzaje wikliny, które oczywiście każda z nich była nazywana. To było bardzo precyzyjnie opisywane. Ale zdarzyło nam się raz, że palacz w domu dziecka w Solcu powiedział, co ja wam tutaj będę opowiadał, przynieście wikliny stąd i stąd. No i myśmy nacięli taką wiklinę i on tam palił w swoim piecu, to już było późną jesienią, i mówi, ja wam zrobię kabłonki do tych koszy i wy będziecie, ja będę sobie tutaj plutł, a wy będziecie pletli razem ze mną. Ja jeden kosz samodzielnie w ten sposób pod jego nadzorem, kierownictwem uplotłem. Teraz bym tego nie powtórzył, natomiast on nas nauczył, jak to robić. W dwie osoby to robiliśmy i pewnie gdyby nam się zdarzyło upleść kilka innych koszy, no to też byśmy byli specjalistami od wikingów. Na niektórych stodołach, jak się jechało wzdłuż Wisły, na drzwiach były wapnem malowane krzyże. Jedni mówili, że przeciwko czarownicom, inni mówili, że to w związku z którymś ze świąt. Specjaliści od magii powiedzieli apotropeion, taki znak, który miał zabezpieczać przed wszelkim złem, również przed złodziejem. Tam na przykład jeszcze do niedawna, jak prowadziliśmy badania, okazało się, że w użyciu były takie zabiegi, że jak komuś coś kradziono, to okradziony zapalał świecę i wówczas, dopóki świeca się paliła, dopóty ten złodziej nie mógł przekroczyć jakiejś tam granicy gminy, granicy parafii i można go było jeszcze z tą ukradzioną krową czy czymś innym dopaść i odzyskać to skradzione dobro. Ale najciekawsze w tamtej okolicy było to, że udało nam się dotrzeć do iluś formułek magicznych, zamawiań różnych chorób. Na przykład było zamawianie od wścieklizny. Była modlitewka, która miała leczyć żółwia. Żółw był taką chorobą, która występowała najczęściej u zwierząt, ale też zdarzała się u ludzi, że nagle jakieś takie wypuczenie podskórne następowało i po prostu mówiło się o matce żółwiowej, która miała 8 dzieci, odliczało się do tyłu 8 żółwiątko, 7 żółwiątko i tak dalej, i teraz nie ma nic, choroba miała znikać. Było coś, co się nazywało ogniopiórem, też jakiś znamie czerwone, inne niż z kolei róża, którą nie tylko należało zamówić, ale na ciele tego człowieka przykrytym chusteczką należało spalić pakuły,
kreśląc tam różne znaki krzyża, używając wody z Trzech Króli albo wody święconej. Co tam jeszcze? No, uroki były czymś powszechnym. Uroki u konia, w ogrodzie, u dziecka utrzymały się głównie u dzieci i u dzieci zawiązywano dość powszechnie wtedy czerwoną tasiemkę na przegubie dłoni. Jak miano konie, to mówiono, że konie są dręczone przez zmory. Ludzie też byli dręczeni, to wiązało się z tym, że zmora siadała na piersi, człowiek nie mógł spać, dyszał, był spocony rano. Koń był też męczony przez zmorę w ten sposób, że zmora na nim jeździła w stajni i koń był spocony, co więcej miał zaplecioną grzywę w formę warkoczyków. I w wielu stajniach wtedy widzieliśmy wiszące lusterko. Zmora nie lubiła lusterka i jak widziała swoją obrzydliwą facjatę w lusterku, to natychmiast uciekała. Ale to czasami nie pomagało i trzeba było się uciec do technik radykalnych zupełnie. Myśmy nagrali raz taką sytuację, kiedy koń dręczony przez zmorę był smarowany, jak nam powiedziano, człecym łajnem, rzucających czy roznoszących uroki. Mówiło się, że są pewne osoby, które mają tę właściwość i ten urok jest rzucany zarówno na ludzi, szczególnie na dzieci, ale też może być rzucany na zwierzęta. Jest tam, była tam taka opowieść o księdzu, na którego konie rzucono urok i konie po prostu stanęły. Ksiądz mówił, że to w ogóle to nie jest żaden problem, nie istnieje coś takiego jak uroki, dopóki mieszkańcy tej okolicy nie przekonali go, że trzeba wezwać odczyniaczkę, która zrobi swoje i rzeczywiście ona coś tam wyszeptała, pokropiła wodą i ksiądz z tymi końmi, tą bryczką zaprzęgniętą w dwa konie, pojechał dalej. Urok może być też rzucony, jak oni mówili, przez planetę. Przez odpowiednio niekorzystną konfigurację planet i człowiek się akurat znajdzie w tym miejscu, jest to miejsce niewłaściwe i czas jest też niewłaściwy i okaże się, że ma rzucony urok, no wtedy też trzeba się udać do tej odczyniaczki, która z tego wyleczy. To był czas, w którym te osoby były już same uważały, że są w wieku leciwym, a trudno im było znaleźć następcę czy następczynię, bo albo się te osoby nie nadawały, albo nie chciały, no w każdym razie nie było na przykład w rodzinie zainteresowania czymś takim. Niektóre z technik, na przykład to technika leczenia schniętych dzieci, wymagały przekazania tej wiedzy dziewczynce, która jeszcze nie przeszła menstruacji. No, było to trudne, wymagało zgody tego dziecka, no w każdym razie nie udawało się. Przy dzieciach schniętych też należało, jak mówiła pani Kaczmarska, która była główną specjalistką w Solcu od tych zabiegów, należało znaleźć osobę, która nie będzie miała lutości, czyli nie będzie wrażliwa, nie będzie litościwa, nie będzie przy naciskaniu, kiedy dziecko czy osoba krzyczy, płacze, że nie będzie się tym przejmować, tylko dalej będzie robić swoje. Pani Kaczmarska nabierała w Trzech Króli wodę z kropielnicy, wierząc, że ona ma szczególne właściwości. I to była też ta woda, którą skrapiano drzwi, robiąc napis KMB i rok wypisując kredą święconą na drzwiach domostwa. Nie wiedziała jak wołać, o chodzę krasy byczku, pojedzie mi łorać.
pognać całą gromadę. Osiecki znów nie będę, orać nie pojadę. Tak, tak, o tak, tak. To też świat taki, który był bardzo ładnie umiejscowiony mitologicznie czy legendarnie. To był taki rodzaj historii, która na swój sposób wspomagała ten teren swoimi opowieściami o czasie minionym, ale takim czasie dobrze zanurzonym w micie, i w takiej historii, która jest pożądana, więc byli tam królowie, był tam święty, były różne zjawiska, które były zjawiskami fantastycznymi, ale nie była to czysta baśń, jaką opowiada się dzieciom, ale było to coś, co zyskiwało potwierdzenie empiryczne, tak jak lipa zasadzona z laski świętego Stanisława, którą, jak wszyscy opowiadali, można było jeszcze do niedawna zobaczyć, a która rosła w Piotrawinie do góry korzeniami. No i tam było szereg takich znaków, a to dzwony, które zapadły się i słychać je było spod wody w pewnym starorzeczu, a to ślad na Wiśle po świętym Stanisławie i sposób opowiadania tych historii. No, kiedy święty Stanisław przechodził na drugą stronę, to albo jak Jezus przeszedł suchą nogą przez Wisłę, albo jak przed Mojżeszem ta Wisła rozstąpiła się przed nim i ślad po tym pozostał. No to nie jest tak, że Pantarei Wisła sobie popłynęła dalej. Nie, ten ślad jest i dla wrażliwej osoby jest on do zauważenia. Wiśle po wodzie pływo kocur stary, olepsy gdowiec młody, niż kawalier stary. Oj, dana moja, dana, dana moja, dana.